Na dźwięk telefonu Mika zadrżała. Nie chciała odbierać, ale wiedziała, że musi. Drżącymi rękami wyciągnęła z torebki komórkę i odczytała wiadomość. Gdzie jesteś? Co robisz? Kiedy się spotkamy? Nie odpisała. Wsiadła na rower i pojechała dalej. Nie zwróciła uwagi na mały przedmiot ukryty pod lampką. Mikę bądź Mika, bo różnie nazywają ją w mediach. Przyszła na świat 20 maja 2000 roku w Winchester w stanie Massachusetts. Wychowywała się w kochającej, czteroosobowej, wielokulturowej rodzinie. Z malezyjską mamą Celine, holenderskim ojcem Michaelem i urodzoną już w Ameryce, starszą o 3 lata siostrą Danique. Była atrakcyjną, zgrabną dziewczyną o pięknym uśmiechu. Do tego niezwykle empatyczną i wrażliwą. Taką, co zawsze na pierwszym miejscu stawia innych, dopiero potem siebie. Choć od małego była nieco nieśmiała i wycofana, a zamiast wychodzić ze znajomymi jak siostra, zwykle zostawała w domu z mamą. W istocie uwielbiała przebywać wśród ludzi, ale tylko tych zaufanych. Gdy już się przed kimś otworzyła, potrafiła oddać mu całe swoje serce i wstać choćby w środku nocy, by pocieszyć lub pomóc w jakiś inny sposób. W wolnym czasie grała w tenisa, ale jej ulubionym sportem był kitesurfing, czym zaraził ją ojciec. Jako rodzina dużo podróżowali. Zwiedzali nie tylko piękne plaże Ameryki, ale też rodzinne strony matki, Malezję. Odwiedzali Kuala Lumpur. Robili sobie zdjęcia na tle słynnej, wręcz obowiązkowej dla każdego turysty, świątyni Batu Caves. Świątyni wydrążonej w samym środku skały, do której prowadzą setki schodów obleganych przez małpy. U podnóża której stoi wielki, złoty Budda. Ale mimo, że objeżdżali tak wiele pięknych miejsc, to właśnie do Holandii, ojczyzny ojca, Mika czuła szczególny sentyment. Ciągnęło ją do rodziny, do korzeni i tradycji. Do tego zupełnie innego świata znanego z wiatraków, tulipanów, wszechobecnych rowerów, tolerancji i wolności. Pragnęła płynnie mówić po holendersku, codziennie zajadać się lokalnymi serami i w każdy weekend odwiedzać Amsterdam z jego słynną, czerwoną dzielnicą i obrazami Van Gogha. Dlatego gdy 17 maja 2019 roku skończyła szkołę średnią w swoim rodzinnym mieście, i stanęła przed pierwszym, dojrzałym, życiowym wyborem, co zamierza teraz robić. Postanowiła w Holandii studiować. Rodzice dziewczyny nie tylko akceptowali ten wybór, ale i nawet ją na te zagraniczne studia naprowadzili. Mimo iż z pewnością nie chcieli, by ich ukochana córeczka tak nagle i na tak długo wyfrunęła z rodzinnego gniazdka, czuli, że studia w Europie będą dla niej lepszym rozwiązaniem niż wymagająca nauka w Stanach. Ich córka nie była najlepszą uczennicą. Uczenie się nie przychodziło jej z łatwością, jak co po niektórym. Dlatego poszukiwali dla niej uczelni, która będzie stawiała bardziej na kreatywność, niż szła klasycznym nurtem edukacji. I szybko taki uniwersytet znaleźli. NHL Stenden University of Applied Sciences. Uniwersytet Nauk Stosowanych w mieście Leeuwarden. 1,5 godziny drogi na północ od Amsterdamu. Spełniał wszystkie ich kryteria. Skupiał się przede wszystkim na odkrywaniu i rozwijaniu talentów uczniów. Dodatkową zaletą szkoły było też jej położenie. Uniwersytet znajdował się zaledwie 17 kilometrów od Hatfield, rodzinnego miasta Michaela, pełnego bliskich i znanych jej osób. To też w lutym, jeszcze zanim Mika na dobre ukończyła szkołę, poleciała z matką do malowniczego Leeuwarden na dni otwarte uczelni. Po powrocie zaaplikowała na kierunek zarządzanie rekreacją i wydarzeniami. Została na uniwersytet przyjęta i jesienią 2019 roku
rozpoczęła nowy etap w swoim życiu. Etap, który już wkrótce zakończy się ogromną tragedią. Pierwsze zdjęcie z Amsterdamu, przedstawiające porozwieszane na drzewach lampiony, Mika opublikowała 21 października. Choć na początku było jej trochę ciężko, bo bardzo tęskniła za domem, po jakimś czasie przywykła i zadomowiła w nowym miejscu. Zdaniem rodziny w tamtym okresie przeszła niesamowitą przemianę. Rozkwitła, wyszła ze swojej strefy komfortu. Otworzyła się na ludzi i pokazała, jak bardzo potrafi być kontaktowa. Została przewodniczącą roku, a w czasie uczelnianego pochodu szła w pierwszym rzędzie sypiąc brokatem. Nic więc dziwnego, że w krótkim czasie znalazła grono znajomych, a wkrótce także i miłość. Miał na imię Michael. Nie jest do końca jasne, w jakich okolicznościach doszło do ich pierwszego spotkania. Niemniej uczucie zapłonęło nagle i rozwinęło się bardzo szybko. Niedługo po poznaniu wynajęli mieszkanie i zamieszkali razem. Na początku wszystko układało się między nimi dobrze. Dogadywali się, poznali swoich rodziców. Michael odwiedził nawet Stany. Ale z biegiem czasu zdali sobie sprawę, że życie razem wcale nie jest takie kolorowe. Różnili się od siebie i to znacznie. Dlatego zaczęli się ze sobą kłócić dosłownie o wszystko. W naprawie relacji nie pomógł nawet kilkumiesięczny wyjazd Miki do domu, by w czasie kwarantanny uczyć się zdalnie. Ich drogi rozeszły się latem 2021 roku, bez większych kłótni i awantur. Mika wyprowadziła się z ich wspólnego domu i zamieszkała w akademiku na dość ruchliwej, pełnej restauracji i pubów ulicy Tweebaksmarkt w centrum miasta, z dwoma współlokatorami. Jej pokój znajdował się dokładnie nad salonem tatuażu Timeless Tattoo i tuż obok nieistniejącej już dziś tureckiej restauracji Saray Turks. Rozstanie z pewnością było dla Miki trudnym doświadczeniem, ale dziewczyna postanowiła za bardzo się nad sobą nie rozczulać. Spędzała mnóstwo czasu z nowymi znajomymi z akademika, a jako że bardzo lubiła gotować, często przyrządzała dla nich pyszne, malezyjskie potrawy z przepisów swojej mamy. Szybko stanęła na nogi. Znów była radosna, pełna życia i wyglądała na szczęśliwą. Ale gdzieś głęboko w sercu czuła się samotna. Znajomi byli tylko znajomymi. Mieli swoje życie i nie zawsze mogli poświęcić jej tyle czasu, ile by sobie tego życzyła. Rodzina była daleko. Nie zanosiło się nawet na to, by odwiedziła ich w nadchodzące święta Bożego Narodzenia, bo wspólnie ustalili, że to mama przyleci do niej, ale dopiero na wiosnę, najpewniej w kwietniu. Poza tym Mika tęskniła za miłością, czułością i bliskością drugiego człowieka. Chciała znowu się zakochać, czuć się kochana, mieć kogoś po swojej stronie. Znała wielu chłopaków, ale najwyraźniej żaden z nich nie nadawał się na idealnego partnera. Wzięła więc sprawę we własne ręce. Założyła profile na kilku portalach randkowych, w tym na Tinderze, licząc na to, że może to właśnie tam znajdzie swojego księcia z bajki. Pewnego jesiennego dnia 2021 roku usiadła przed komputerem i zaczęła przeglądanie. I natrafiła na Tomasa. Miał 27 lat. Był przystojny, szczupły i wysoki. Spodobał jej się. Szybko znaleźli nić porozumienia. Połączyło ich poczucie osamotnienia. Przez długie godziny rozmawiali ze sobą na różne tematy. Opowiadali o swoich zainteresowaniach, o rodzinie, planach na przyszłość. Mika dowiedziała się, że Tomas pochodzi z małej wsi o nazwie Lig w Groningen, położonej 51 km od Leeuwarden. Wciąż mieszka z siostrą w rodzinnym domu, nad sklepem z okularami będącym własnością jego rodziców, optyków. Nie poszedł jednak w ich ślady. Jest serwisantem. Wkrótce zamierza się usamodzielnić i planuje kupić dom na pół z siostrą. Mówił jej o sobie dużo,
ale nie powiedział wszystkiego. Miał pewną tajemnicę, którą trzymał tylko dla siebie. Po kilku dniach wymieniania wiadomości, Mika i Thomas umówili się na randkę, a potem na jeszcze kilka kolejnych. Wspólnie spędzali wolny czas. W weekendy jeździli na wycieczki. Bardziej jednak jak przyjaciele niż kochankowie. Od samego początku nie było bowiem między nimi chemii, a przynajmniej nie było jej ze strony Miki. Bo Mika była już zauroczona kimś zupełnie innym. Tom miał 25 lat i pochodził z Leeuwarden. Studiował na tej samej uczelni, z tym, że komunikacje i nowe media. A niektóre źródła podają, że mieszkał też w tym samym domu studenckim, co ona. Zaczęło się od wspólnej nauki. Mika musiała mu się zwierzyć, że sobie nie radzi, dlatego chłopak systematycznie pomagał jej w rozwiązywaniu zadań domowych. Potem doszły wspólne spacery na piątkowe targi, wspólne uprawianie sportu, głębokie rozmowy. Zaczęło między nimi iskrzyć. Dogadywali się tak dobrze, że Mika zaprosiła nawet Toma do Hiszpanii, gdzie jej rodzice mieli dom, by mogli się poznać. Ale wtedy zdarzyło się coś, czego nie mogła się spodziewać. Przez dłuższy czas myślała, że rozdział imieniem Michael jest już definitywnie zamknięty. Ale przypadkowe spotkania, bo przecież nigdy nie zerwali ze sobą kontaktu i wciąż mieli tych samych znajomych, sprawiły, że dawne uczucia odżyły w nich na nowo. Dzwonili do siebie, wymieniali SMS-y. Niektóre źródła podają, że rozmawiali nawet o potencjalnym powrocie. Te lekkie zawirowania w życiu uczuciowym niejako zmusiły Mikę, by poukładała swoje sprawy z Tomasem, chłopakiem z Tindera, z którym umawiała się od kilku tygodni, ale nie czuła do niego przysłowiowej mięty. Chciała być fair. Dlatego jasno dała mu do zrozumienia, że w jej życiu jest inny mężczyzna i między nimi nic nigdy nie będzie. Że jeśli dalej chce kontynuować z nią relację, musi wiedzieć, że traktuje go jak przyjaciela i choćby nie wie, jak się starał, nic tego nie zmieni. Będąc całkowicie szczerą i klarowną w swoich deklaracjach, nie spodziewała się, że on odbiera to wszystko nieco inaczej. Owszem, słyszy, co mówi. Być może nawet stara się zrozumieć, ale w głębi serca wierzy, że to nieprawda. Jest przekonany, że niezależnie od tego, co mówi, łączy ich prawdziwa miłość, a ich spotkania są czymś więcej niż wypadami za miasto z kumplem. Gdy Mika w końcu zdała sobie sprawę z tego, że Thomas trochę opacznie ją rozumie i najwyraźniej wciąż liczy na coś więcej niż tylko relacja kolega-koleżanka, postanowiła się od niego zdystansować, ale on nie chciał się z tym pogodzić. Wpadł w obsesję na jej punkcie. Chciał wiedzieć, gdzie jest, co robi, z kim się widuje. Ciągle do niej wydzwaniał i pisał na WhatsAppie. Nie odpisywała, myśląc, że może w końcu się znudzi, ale to tylko napędzało jego złość. Pisał coraz więcej i więcej. Jej telefon dzwonił w nieskończoność. Wkrótce zaczęła widywać go na swojej ulicy. Kątem oka dostrzegała przejeżdżający raz po raz pod oknem samochód. Do złudzenia przypominający jego. Jakby tego było mało. Któregoś dnia ktoś włamał się do jej pokoju. Zostawił w nim ogromny bałagan i zabrał wiele osobistych rzeczy, w tym przedmioty, które dostała kiedyś od Tomasa. Była więc więcej niż pewna, że to właśnie on był w jej domu, by się na niej zemścić za to, że nie chce się z nim dłużej spotykać. Jakiś czas później dokonała kolejnego, równie szokującego odkrycia. W rowerze spaliła jej się lampka, więc postanowiła ją wymienić. Kupiła w markecie odpowiednią żarówkę i od razu zabrała się za montaż. Odkręciła klosz. A wtedy zauważyła coś bardzo dziwnego. Jakieś urządzenie, którego nie powinno tam być. Przez kilka chwil zastanawiała się, co to może być. Wrzuciła do internetu zdjęcie i wtedy ją olśniło. Tym czymś był nadajnik GPS, a ona nie miała wątpliwości co do tego, kto go tam umieścił.
kiedy zdała sobie sprawę z tego, jak daleko Thomas może posunąć się w swoim szaleństwie, naprawdę się przestraszyła. Zwykle nie dzieliła się swoim życiem osobistym. Nie opowiadała o problemach przyjaciołom. Nie zwierzała się rodzinie. Była skryta i tajemnicza, ale tym razem czuła, że musi. Zadzwoniła do swojej siostry Danique, by jej o wszystkim powiedzieć. W rozmowie wspomniała o tym, że znalazła urządzenie szpiegujące w rowerze i zaczyna się bać. Skarżyła się, że Thomas jest nieprzewidywalny i któregoś dnia może coś jej zrobić. W następnych dniach zwierzyła się ze swoich rozterek także Michaelowi i Tomowi. 5 marca 2022 roku. Sobota. Śledził ją od kilku tygodni. Jeszcze jakiś czas temu było to jednak znacznie łatwiejsze. Zamontował w jej rowerze GPS, ale pewnego dnia nadajnik po prostu przestał łączyć się z jego telefonem. Domyślił się, że Mika odkryła jego mały sekret, ale zbytnio się tym nie przejął. Miał inne sposoby, by wiedzieć, co robi, z kim się spotyka, kogo zaprasza do domu. Codziennie przyjeżdżał pod jej mieszkanie, czasami też pod uczelnię lub w inne miejsca, które lubiła odwiedzać. Nieregularnie, o różnych porach, w różnych strojach, tak by nie wzbudzać większych podejrzeń. Zaglądał w okna, sprawdzał, co robi. Czasem udawało mu się nawet podsłuchać, z kim i o czym rozmawia. Najbardziej denerwował go Tom, chłopak z uczelni, z którym Mika umawiała się od jakiegoś czasu. Próbował ją przekonać, że to nie jest partia dla niej, ale nie słuchała. Gdy zaczął naciskać, namawiać na spotkania, powiedziała, że nie jest zainteresowana związkiem z nim i przestała odbierać telefony. Coraz rzadziej odpisywała na wiadomości, mimo iż wysyłał ich setki. Robił się więc każdym dniem coraz bardziej sfrustrowany. Nie pomogło nawet to, że 3 marca kupił z siostrą na spółkę wymarzone mieszkanie i już niebawem miał się do niego wprowadzić i uniezależnić od rodziców. Dzień później był tak zrozpaczony, że chciał ze sobą skończyć. Pojechał na stację i kupił kanister benzyny. Mimo czarnych myśli, wciąż się nie poddawał. Niestrudzenie prosił o jeszcze jedno spotkanie. Wysyłał dziesiątki wiadomości, aż w końcu mu uległa. Zgodziła się z nim spotkać w sobotę 5 marca wieczorem. Czekał więc na tę chwilę z utęsknieniem. Marzył o tym. Był zachwycony, że zmieniła zdanie, że zrozumiała, jak wielki błąd popełniła, odrzucając go. Rozpływając się w tych fantazjach, zapomniał o Bożym świecie. A wtedy zdarzyło się coś, co kompletnie mu ten świat zawaliło. Na kilka godzin przed wyczekiwaną randką Mika napisała, że muszą to odwołać. Zachorowała, bardzo źle się czuje i musi zostać w łóżku. To śmierdziało Thomasowi na kilometr. Czuł, że dziewczyna kręci, że wcale nie jest chora, a tylko wymyśliła sobie wymówkę, żeby w końcu dał jej spokój. Złożyła obietnicę tylko po to, by przestał do niej pisać. Tak naprawdę nigdy nie miała zamiaru się z nim zobaczyć. Przepełniony złością, wsiadł w auto i podjechał pod jej dom. Spojrzał przez szybę. W akademiku Miki odbywała się właśnie impreza. Było gwarno. Grała muzyka. Pokaźna grupa tańczących studentów tłamsiła się w małej, zdecydowanie zbyt małej jak na tę liczbę gości, przestrzeni salonu. Usilnie próbował ją dostrzec. Wytężał wzrok. Przyglądał się każdej zgrabnej blondynce. Zapewne przeszło mu wtedy przez myśl, że może faktycznie została w pokoju. Źle się czuje i wcale go nie oszukała. Ale wtedy kątem oka dostrzegł znajomą postać i gorzko się rozczarował. Tańczyła. I to nie sama. Nie z koleżankami. Tylko z Tomem. Przez krótką chwilę podążał za nimi wzrokiem. Obserwował każde dotknięcie. Każdą wymianę uśmiechu. A to doprowadziło go do szaleństwa. Owładnięty zazdrością, złością i poczuciem odrzucenia. Wszystko jednocześnie.
W jednej chwili zerwał się z kolan i pobiegł z powrotem do swojego auta. Usiadł za kierownicą i oszalały z nerwów pojechał prosto do swojego rodzinnego domu. Do Lig, miasta oddalonego od Leeuwarden o całe 50 kilometrów. Wydawać by się mogło, że ta dość długa, bo trwająca blisko 40 minut przejażdżka trochę go otrzeźwi. Sprawi, że ochłonie. Pozbędzie się negatywnych emocji i zacznie myśleć racjonalnie. Ale niestety tak się nie stało. Thomas przez całą drogę tylko jeszcze bardziej się nakręcał. Przyciskał pedał gazu do podłogi, pielęgnując w sobie złość i gniew. W głowie miał tylko jedną myśl. Chciał się zemścić. Gdy dojechał do domu, wpadł do środka. Wziął młotek, duży kuchenny nóż i dwie szklane butelki z benzyną, które przygotował dzień wcześniej. Po kilku minutach gorączkowego biegania po mieszkaniu, wrócił do auta i pojechał z powrotem pod akademik. Kiedy tam dotarł, wszystko wskazywało na to, że impreza już się skończyła. Było cicho. Światła w budynku były pogaszone. Paliło się tylko w pokoju Miki. By odwrócić uwagę sąsiadów od tego, co zamierza zrobić, rzucił przyniesione ze sobą butelki w okno na piętrze. A gdy rozległ się huk, porynnie wspiął się na dach. Młotkiem wybił szybę w oknie balkonowym i wszedł na klatkę schodową. Hałas, jaki się wtedy rozległ, postawił na równe nogi przebywających w mieszkaniu mężczyzn. Tom, słysząc dziwne dźwięki, poderwał się z łóżka, w którym leżał razem z Miką i wybiegł na korytarz. To samo zrobił chłopak z pokoju obok. Między mężczyznami doszło do bójki, ale owładnięty furią Thomas był silniejszy. I nic, absolutnie nic nie było w stanie go zatrzymać. Podszedł do Miki i nie czekając ani chwili dłużej, dał upust swojej złości. Tymczasem sąsiedzi, którzy zdążyli zauważyć już ogień w jednym z okien budynku, zadzwonili po pomoc. O 3:36 rano przyjechali strażacy, a zaraz po nich policja i ratownicy medyczni. Po ugaszeniu niegroźnego pożaru, funkcjonariusze weszli do środka. To, co zobaczyli, sprawiło, że ciarki przeszły im po plecach. W korytarzu leżały nieruchomo dwie młode osoby. Mężczyzna i kobieta. Podczas gdy lekarze starali się im pomóc, do jednej z karetek stojących na ulicy zgłosił się jeszcze jeden poszkodowany, współlokator Miki. Powiedział, że w ostatniej chwili udało mu się uciec i skryć. Dwóch mężczyzn w wieku 25 i 30 lat niezwłocznie przewieziono do szpitala. Dla 21-letniej Miki niestety nie było już ratunku. Tymczasem Thomas był już w swoim samochodzie. Jechał szybko, był zdenerwowany. By się trochę uspokoić, a może i zrzucić z siebie ciężar odpowiedzialności i wyrzutów sumienia, zadzwonił do mamy i powiedział, że zrobił coś strasznego i musi uciekać. Kobieta była tym wyznaniem wstrząśnięta, ale z tego co wiadomo zachowała spokój. Wysłuchała syna, a gdy się rozłączył, natychmiast zadzwoniła na policję. Podała numery rejestracyjne jego samochodu, opisała jego wygląd, a funkcjonariusze szybko przekazali te informacje dalej. Auto Thomasa wkrótce zostało zlokalizowane. Poruszało się w kierunku granicy z Niemcami. Toteż niezwłocznie skontaktowano się w tej sprawie z niemiecką policją. Funkcjonariusze obserwowali autostradę. Przeglądali zapisy z kamer i wkrótce, około 5 rano, w okolicy miasta Lir dostrzegli poszukiwane auto. Chwilę później Thomasa zaaresztowano. Przebywał za granicą jeszcze przez jakiś czas, ale 29 marca został ekstradowany do Holandii i przesłuchany. Od chwili zatrzymania uparcie powtarzał, że nie chciał zrobić dziewczynie krzywdy. Rzucił w jej okno butelką, ponieważ myślał, że to sprawi, że wyjdzie na zewnątrz. Jedyne, czego chciał, to rozmowy. Byli umówieni, ale ona w ostatniej chwili wymówiła się chorobą.
poszedł sprawdzić, czy jest w domu, a wtedy zobaczył, jak tańczy ze swoim chłopakiem. To było już dla niego za wiele. Wpadł w panikę, w jakiś amok i nie potrafił się opanować. Wszystkie kolejne wydarzenia pamięta jak przez mgłę. Sprawa Miki i jej zazdrosnego adoratora stała się medialna i bardzo głośna. I to nie tylko w Europie, ale także w Stanach. O tragedii amerykańskiej studentki w Holandii rozpisywały największe tytuły. Informowano o niej we wszystkich stacjach telewizyjnych, a ludzie domagali się sprawiedliwego wyroku dla sprawcy. Bliscy studentki byli zrozpaczeni i zdruzgotani. Gdy otrzymali przerażający telefon i dowiedzieli się o tym, co się stało, natychmiast kupili bilety na pierwszy możliwy lot i przylecieli do Holandii. Zatrzymali się u rodziny Michaela i tam wspólnie przeżywali żałobę. Nie wiedzieli o natrętnym adoratorze swojej córki. Była bowiem z natury skryta i rzadko mówiła o tym, co ją trapi. Natomiast jej siostra Danique doskonale orientowała się w sytuacji. Ze szczegółami opowiedziała detektywom o koszmarze, jaki spotkał jej młodszą siostrę. O tym, że chłopak, którego poznała na Tinderze i którego ostatecznie odrzuciła, od dłuższego czasu bombardował ją wiadomościami na wszystkich mediach społecznościowych, głównie na WhatsAppie. Ciągle dzwonił, przyjeżdżał pod jej akademik, a nawet zamontował w jej rowerze lokalizator GPS, by sprawdzać, co robi i gdzie jest. Michael, były chłopak dziewczyny, z którym rozstała się kilka miesięcy wcześniej, był całą sytuacją głęboko wstrząśnięty. W wywiadzie dla jednej z lokalnych gazet powiedział, że o jej śmierci dowiedział się z Twittera, wcześnie rano w niedzielę. Nie mógł uwierzyć, że naprawdę chodziło o nią, dlatego zaraz po odczytaniu artykułu pojechał pod jej akademik. Nie spodziewałem się tego, zaczął. Wiedziałem, że ten chłopak z Tindera nie daje jej spokoju, bo mi o tym mówiła. Nie chciała się z nim widywać, ale on nie mógł się z tym pogodzić. Zrobił to z zazdrości, mówił drżącym głosem z nieskrywanym żalem. Miałem ją odwiedzić w niedzielę. Jej ostatni SMS do mnie brzmiał: jestem silną kobietą i ja wiem, że właśnie taka była. W podobnym tonie wypowiadał się o znajomości Miki z Tomasem także Tom, chłopak, z którym Mika tańczyła w trakcie imprezy. Przez dłuższy czas leżał w szpitalu, ale gdy wydobrzał, powiedział detektywom wszystko, co wie. Potwierdził, że Mika poznała Tomasa na Tinderze, że ich relacja trwała zaledwie kilka tygodni i Mika nigdy nie traktowała go jak kogoś, z kim mogłaby się związać. Nigdy nie ukrywała też przed nim, że zakochała się w kimś innym. Był zazdrosny o to, że się spotykamy, mówił. Gdy się o tym dowiedział, zaczął jeździć w te i we w te po jej ulicy. Pojawiał się pod akademikiem. Pisał do niej mnóstwo wiadomości na WhatsAppie. Nie chciał zrozumieć, że ona nie chce się już z nim widywać. To była kobieta moich marzeń. Chciałem się z nią zestarzeć. Żałuję, że nie mogę zająć jej miejsca. Oddałbym za nią życie, kontynuował. Tymczasem policja przeszukiwała już pokój Tomasa. Zarekwirowała komputer i kilka innych sprzętów, a następnie zajęła się sprawdzaniem zapisu monitoringu z miejsc, w których w ostatnich dniach przebywał. A wtedy ostatni puzzle układanki wskoczył na swoje miejsce. Jedna z kamer monitoringu na lokalnej stacji uchwyciła moment, w którym Tomas, 4 marca, a więc na dzień przed tragedią, kupował benzynę. Chwilę później wrócił z nią do domu i zgodnie z tym, co znajdowało się w historii wyszukiwania w internecie na laptopie, sprawdzał, jak zrobić z niej koktajl. Wiele wskazywało więc na to, że wcale nie działał w afekcie, jak twierdził, a wszystko bardzo skrupulatnie zaplanował. Przecież 4 marca nie mógł jeszcze wiedzieć, że Mika odwoła spotkanie, a on będzie musiał szukać sposobu na to, by wywabić ją z domu i z nią porozmawiać. Miałem już dość tej mojej chorej obsesji na jej punkcie, dlatego chciałem ze sobą skończyć. Po tym, jak mi powiedziała, że nie chce związku, dosłownie oszalałem, powiedział, gdy został z tym skonfrontowany. A to, co mówił,
okazało się być prawdą. Gdy policja zagłębiła się w jego przeszłość, zauważyła, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kilkukrotnie wylądował w szpitalu. Raz nawet policja ściągała go z mostu. Jego problemy zaczęły się już w dzieciństwie. Miał zdiagnozowane ADHD i zaburzenia w spektrum autyzmu. Nie dogadywał się z rówieśnikami. Miał problemy z nawiązywaniem zdrowych relacji, przez co stał się obiektem żartów i kpin. Z tego powodu na jakiś czas odizolowano go od społeczeństwa. To właśnie tę część swojego życia ukrywał przed światem. By sprawdzić obecny stan psychiczny mężczyzny, poddano go specjalistycznym badaniom, a diagnoza, jaką postawiono, okazała się być dla detektywów szokująca. Thomas od lat zmagał się nie tylko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale i z zaburzeniami osobowości. Nie radził sobie z trudnymi emocjami, nie potrafił kontrolować zachowań. Tak więc zdaniem lekarzy w trakcie zajścia nie był w pełni poczytalny. Mężczyzna stanął przed sądem w listopadzie 2022 roku. Podczas gdy obrona podkreślała fakt zmniejszonej odpowiedzialności, prokurator starał się udowodnić, że Thomas działał z premedytacją. Przejechał przecież w sumie aż 100 km, 50 do swojego domu, skąd zabrał potrzebne mu sprzęty, i kolejne 50, by wrócić z powrotem pod akademik. Zanim rzucił butelkami w okno, stał pod budynkiem jeszcze kilka minut. Miał dostatecznie dużo czasu, by ochłonąć, przemyśleć swoje zachowanie. Dokładnie wiedział, co robi. Wiedział, gdzie trafić. To cud, że żyje, mówił przejęty Tom, chłopak, który był z Miką tamtej feralnej nocy. Rodziców dziewczyny nie było na sali sądowej. Woleli oglądać transmisję na żywo ze swojego domu w Stanach. Emocje były jeszcze zbyt silne. Rany niepogojone, a oni nie chcieli patrzeć sprawcy w oczy. Nagrali natomiast przejmujące materiały wideo, które puszczono w sądzie. Widać było na nich, jak ojciec dziewczyny, ze łzami w oczach, drżącymi rękami, pokazuje fotografie i wyświetla filmy z dzieciństwa swojej córki. Wszyscy byli poruszeni. Thomas w tym czasie wbijał wzrok w podłogę. Nie śmiał nawet spojrzeć na prezentowane publiczności nagrania. Tak bardzo mi przykro, wyszeptał, połykając łzy spływające mu po policzkach. 11 listopada 2022 roku Thomas został skazany na 15 lat więzienia z koniecznością poddania się przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu w zakładzie TBS. Nie otrzymał wyroku, o jaki prosił prokurator, a więc 20 lat. Ze względu na częściową niepoczytalność. Podleciałaś zbyt blisko słońca. Twoje skrzydła się stopiły. Upadłaś na ziemię, a my nie zdążyliśmy ci pomóc. Napisał w memoriale dla córki Mike. Wykorzystał jej samotność, mówiła matka. Ostatni post na Facebooku Miki przedstawiał zdjęcia z jej ostatnich wakacji. Podpisała je tak. Wyjątkowe chwile w Cape Cod i Maine spędzone z przyjaciółmi i rodziną. Niestety wszystko, co dobre, choć to smutne, kiedyś się kończy. Do następnego lata. Być może gdyby Mika odpowiednio wcześniej opowiedziała o natrętnym adoratorze nie tylko przyjaciołom i rodzinie, ale także odpowiednim organom, doczekałaby kolejnych wakacji. Ale niestety nie jest to regułą. Bo Shana, kolejna bohaterka dzisiejszego podcastu, poinformowała o swoim prześladowcy policję. I to aż 5 razy. 18-letnia Shana, jedyna córka Sharon i Richarda, przyszła na świat w miasteczku Mylauk, w północno-zachodniej części dystryktu Brighton. Była piękna, bystra i życzliwa, a do tego niezwykle odpowiedzialna i samodzielna. Bo gdy tylko skończyła szkołę, wyprowadziła się z rodzinnego domu. Zamieszkała w małym bungalowie przy Crisdory Road z dwiema współlokatorkami, Emmą i Angelą. A jako że nie planowała dalej się uczyć i chciała zarobić na ślub ze swoim chłopakiem Ashleyem, z którym była od liceum,
Latem 2015 roku znalazła sobie pracę jako recepcjonistka w lokalnej firmie sprzedającej alarmy przeciwpożarowe o nazwie Brighton Fire Alarm. O ślubie rozmawiali od dawna. Mimo młodego wieku kochali się tak bardzo, że chcieli się pobrać natychmiast, ale nie było ich na to stać. Dlatego umówili się, że po skończeniu szkoły każde z nich znajdzie zatrudnienie i na ten ślub zarobi. A to zamiast pomóc, znacznie pogorszyło ich relacje. Zaczęli się kłócić. Nie mogli się dogadać. Rozstawali się i za chwilę do siebie wracali. Ich ostatnie zerwanie sprawiło, że Shana zaczęła nieco inaczej niż wcześniej spoglądać na mężczyzn wokół niej. Szczególnym zainteresowaniem obdarzyła Michaela, jednego z kolegów z pracy. Starszego od niej o 8 lat mechanika, zatrudnionego jako monter alarmów. Szybko złapali wspólny język, dużo rozmawiali, a rozmowy z czasem przerodziły się we flirt i zaczęli się spotykać. Wychodzili do restauracji, do kina. Michael kupował jej drogie perfumy, przynosił kwiaty. Przychodził do niej, gdy nie było w domu jej współlokatorek, by nie plotkowały. Wszystko odbywało się bowiem potajemnie, za plecami Ashleya. Mimo, że akurat w tym momencie nie byli razem, z jakiegoś powodu dziewczyna nie chciała, by wiedział, że spotyka się z kimś innym. Po kilku miesiącach randek zdała sobie jednak sprawę, że Michael się zmienił. Z każdym dniem staje się coraz bardziej zaborczy i kontrolujący. Ciągle pyta ją, gdzie idzie, co i z kim robi. A gdy nie chce się ze wszystkiego spowiadać, wybucha i robi awantury. Nie chciała być z kimś takim. Tym bardziej, że pod przysłowiowym nosem wciąż miała tego, którego wciąż darzyła prawdziwym uczuciem. Ashley najwyraźniej czuł to samo. Od SMS-a do SMS-a. Wyznania do wyznania. Znowu zaczęli być ze sobą blisko. A Shana, zdecydowana na to, że chce być już tylko za Ashleyem, postanowiła powiedzieć o wszystkim Michaelowi. Pewnie zdawała sobie sprawę, że zerwanie nie będzie dla niego łatwe, ale nawet w swoich najmroczniejszych snach nie mogła wyśnić aż tak przesadzonej reakcji. Michael krzyczał, żądał zwrotu wszystkich pieniędzy za prezenty, które kiedyś jej dał, a gdy spotkanie dobiegło końca, poszedł do kolegi, by powiedzieć: ona zapłaci za to, co zrobiła. I słowa te zaczął wkrótce zamieniać w czyny. Kilka dni później Shana znalazła w swojej skrzynce na listy oficjalne pismo, w którym Michael za pośrednictwem adwokata zażądał od niej zwrotu 250 funtów za posiłki i perfumy, jakie kupił jej w trakcie związku. Była zdziwiona, może też nieco rozbawiona, bo nie wzięła tego na poważnie. Ale wkrótce uśmiech zszedł z jej twarzy, bo chłopak nie tylko bombardował ją setkami wiadomości i telefonów, ale też nadzwyczaj często pojawiał się pod jej domem. Przyjeżdżał w miejsca, gdzie spędzała czas z Ashleyem i przyjaciółmi. Przez dłuższą chwilę wmawiała sobie, że to tylko przypadek, ale w Sylwestra 2015 roku zrozumiała, że sprawy zaszły zdecydowanie za daleko. Opony w samochodzie jej chłopaka były przebite, a za wycieraczką znajdowała się karteczka z wiadomością. Drogi Ashleyu, Shana cię zdradza i zawsze będzie cię zdradzać. Szczęśliwego nowego roku. Tego było już za wiele. Shana wykręciła numer do swojego byłego i kazała mu przestać. Miała nadzieję, że jeśli otwarcie powie, że takie zachowanie jest złe i jej się nie podoba, chłopak zrozumie i odpuści. Myślała, że to pomoże, ale nie pomogło, bo jej koszmar miał się dopiero zacząć. 8 lutego 2016 roku. Urodziny Shany. Dzień swoich 19 urodzin Shana leniwie spędzała w domu. Nie spodziewała się żadnych wizyt, przynajmniej na razie. Dlatego zdziwiła się, gdy usłyszała dzwonek do drzwi. Ze zdumieniem odkryła, że przyszedł kurier. I to nie z jakąś paczką z zamówieniem, o którym dawno już zapomniała, a z wielkim bukietem kwiatów.
odmówiła ich przyjęcia i zamknęła przed kurierem drzwi. Gdy emocje opadły, wyszła na zewnątrz. Podeszła do swojego auta. A wtedy dostrzegła, że we wszystkich oponach ma flaka, a guma jest przecięta. Była wściekła. Dobrze wiedziała, że zrobił to, by się na niej zemścić za kwiaty. Ale absolutnie nie chciała się na to godzić. Jeszcze tego samego dnia, wzburzona i zdeterminowana, by Michael w końcu dostał za swoje, udała się na policję. Szczegółowo wyjaśniła, co się stało. Opowiedziała o tym, że najpierw dostała niechciane kwiaty, a potem odkryła, że zniszczono jej auto. Powiedziała też, że ma podejrzenia co do sprawcy. Michael od dłuższego czasu nie daje jej spokoju. Pojawia się pod jej domem, oczernia ją i próbuje skłócić z chłopakiem. Jemu też jakiś czas wcześniej przebił opony i zostawił kłamliwy liścik o tym, że go z nim zdradza. Policja spisała raport i, jak okazało się później, nie zrobiła nic więcej. Shana nie miała przecież żadnych dowodów na to, że to właśnie Michael zniszczył jej samochód. Nie było świadków, nagrań z monitoringu. Nie było nic, na podstawie czego mogliby postawić mu zarzut. Shana o tym nie wiedziała. Wróciła do domu naiwnie licząc na to, że mężczyzna poniesie konsekwencje. On tymczasem wcale nie zamierzał się poddawać. 24 marca 2016 roku. Shana wracała właśnie z imprezy integracyjnej w pracy, gdy pod swoim domem zobaczyła Michaela. Szedł w jej stronę tak szybkim krokiem, że nie zdążyła jakkolwiek zareagować. Stanął naprzeciwko, chwycił za telefon, który trzymała w dłoni, a że nie chciała mu go oddać, doszło do przepychanek. Shanie po chwili udało się jednak uciec. Pobiegła prosto do domu Ashleya, a tam wezwała policję. Po przesłuchaniu nastolatków w obecności rodziców, skargę potraktowano nieco poważniej niż poprzednio. Spisano raport, zebrano dane sprawcy i aresztowano pod zarzutem napaści. Michael nie posiedział jednak w zamknięciu zbyt długo. W trakcie przesłuchania opowiedział bowiem policjantom o swoim związku z Shaną w taki sposób, że mężczyźni aż przecierali oczy ze zdumienia. Powiedział, że to, co się między nimi wydarzyło, było tylko taką niegroźną, miłosną sprzeczką. Są dość burzliwą parą. Schodzą się i rozchodzą bez końca, a takie sytuacje są w ich relacji normą. Poza tym Shana ukrywa ich romans przed swoim nowym chłopakiem, dlatego nie powiedziała o tym głośno, gdy siedział obok ze swoją rodziną. Na potwierdzenie swoich słów pokazał SMS-y świadczące o tym, że Shana widuje się z nim za plecami swojego chłopaka i mimo sporów wciąż chce z nim być. To wyznanie sprawiło, że funkcjonariusze zmienili nieco front i zwrócili się przeciwko Shanie. Za to, że ukryła przed nimi fakt, że jest z Michaelem w bliskiej relacji, ukarali ją mandatem w wysokości 90 funtów, czyli w przeliczeniu około 463 zł za marnowanie policyjnego czasu. Na nic się zdały tłumaczenia, że Michael kłamie, że już dawno zerwali, a ona nie chce mieć z nim nic wspólnego. Że może rzeczywiście nie chciała za dużo mówić przy Ashleyu, ale to nie ma znaczenia. Dla policjantów fakt był faktem. Ich zdaniem dziewczyna złożyła fałszywe doniesienie, chcąc ukryć swój romans. A oni nie zajmują się rozwiązywaniem problemów sercowych. Nie obchodzą ich sprzeczki zazdrosnych kochanków. Chłopak szybko wyszedł więc na wolność i ani myślał przestać. Czuł, że jest bezkarny, że policja zawsze będzie po jego stronie, a przez to stał się jeszcze bardziej zuchwały. Nie pomogło nawet to, że zmieniła pracę. Odeszła z Brighton Fire Alarm i zatrudniła się jako księgowa w hurtowni spożywczej Palmer & Harvey w nieodległym mieście Hoof, by nie wiedział, gdzie pracuje. 9 lipca 2016 roku. Dochodziła 6 rano. Shana leżała jeszcze na wpół śpiąca w łóżku, gdy do jej uszu zaczęły dochodzić dziwne dźwięki. Zastygła w bezruchu.
mimowolnie wsłuchiwała się w szmer przekręcanego klucza w drzwiach. Jej drzwiach. Odgłos dochodził z tyłu domu. Była tak przerażona, że nie była w stanie się poruszyć. Zakryła całe ciało kołdrą i nie wydając z siebie najmniejszego nawet dźwięku, czekała na to, co się stanie. Jego kroki były coraz wyraźniejsze. Czuła, że jest już w pokoju, że na nią patrzy. Słyszała jego ciężki oddech. Zaciskając pięści na krańcach pościeli najmocniej jak tylko potrafiła, próbowała udawać, że śpi. Opanować drżące ciało i krzyk, jaki chciał wyrwać się z jej piersi. Gdy wyszedł, poderwała się na równe nogi i wyjrzała przez okno. To był Michael. Nie czekając ani chwili, włączyła w telefonie nagrywanie i wykręciła numer telefonu do swojego ex. Wygarnęła mu wszystko, co o nim myśli. Dlaczego zabrałeś moje klucze? Powiedziała stanowczo, żądając odpowiedzi. Przepraszam, powiedział skruszony. Chciałem cię zobaczyć, porozmawiać, ale byś mnie nie wpuściła. Najwyraźniej coś jest nie tak z moją głową. Niech mnie zamknął czy coś. Gdybym był zdrowy, nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Zaraz po tym, jak się rozłączył, mając w ręku niezaprzeczalny dowód na włamanie, o 6:48 zadzwoniła na komendę. Opowiedziała policjantom o porannym najściu. Aby nie być gołosłowną i znowu nie otrzymać mandatu, odtworzyła nagranie rozmowy z Michaelem, w którym przyznał się do tego, że podrobił klucz do jej mieszkania. Mężczyzna zupełnie nie przejął się tym, że po raz kolejny trafił do aresztu. I słusznie, bo właściwie nie poniósł żadnej kary. Przesłuchiwano go zaledwie 12 minut, nie powiązano z poprzednimi incydentami i oskarżono jedynie o kradzież klucza. Potem dano ostrzeżenie i nakazano, by nie zbliżał się do Szany. I tyle. Jeszcze tego samego dnia puszczono go wolno. A on nie zamierzał marnować czasu. Ledwie wrócił do domu, a już zaczął swoją grę od nowa. Chwycił do ręki telefon, włożył do niego kartę z zastrzeżonym numerem i uporczywie dzwonił do byłej dziewczyny. Gdy odbierała, natychmiast się rozłączał. Raz jednak nie zdążył. Usłyszała w słuchawce jego głośne dyszenie. Dzień później, korzystając z faktu, że jakiś czas wcześniej zainstalował urządzenie szpiegujące w jej samochodzie, zaczął za nią jeździć. Za każdym razem, gdy otrzymywał powiadomienie na swoim telefonie, że jej auto się porusza, wsiadał za kółko i jechał za nią. Widział jej przerażony wzrok, gdy stawał za nią w kolejce w lokalnym sklepie. Jechał za nią do pracy. Pojawiał się w restauracji, gdy jadła obiad. Zatrzymywał się pod jej domem. Szana na tym etapie była już tak zlękniona, że traciła zmysły. Początkowa złość i gniew już dawno zamieniły się w paraliżujący strach. Bała się wychodzić z domu. Wymieniła w domu wszystkie zamki. 10 lipca zgłosiła natarczywe telefony, a 2 dni później śledzenie. Powiedziała, że były chłopak codziennie jeździ za nią do pracy. Zmieniła trasę, ale to nic nie dało. Musi się rozglądać za każdym razem, gdy wsiada do auta. A jak możecie się domyślać, bo przecież w innym wypadku ten podcast by nie powstał. Znowu nie potraktowano jej zawiadomienia tak, jak należy. Policjanci uznali, że ten incydent nie jest sprawą wysokiego ryzyka. Spisali raport. Przekazali go co prawda potem oficerowi śledczemu, ale nie zrobili dla Szany nic więcej. Nie zaproponowali rozwiązania. Nie wskazali kroków, jakie powinna podjąć w następnej kolejności. Michael nie został nawet pouczony. Kilka dni później dostała pismo, że sprawę umorzono. Szana była sposobem, w jaki ją potraktowano, głęboko dotknięta, wściekła i rozczarowana, co będzie miało niestety swoje konsekwencje w przyszłości. Nie mogła uwierzyć, że mimo tylu skarg, próśb i błagań została ze swoim problemem całkowicie sama. Nikt nie zadeklarował chęci pomocy, nie zapewnił ochrony. Michael przecież nie zapadł się pod ziemię. Wciąż był gdzieś obok.
wciąż czuła na sobie jego wzrok i wiedziała, że nie odpuści. Przeczucie niestety jej nie myliło, bo 4 sierpnia znowu zobaczyła go pod swoim domem. Kręcił się między uliczkami, snuł się pomiędzy autami i najwyraźniej wciąż ją obserwował. Była wtedy ze swoją przyjaciółką Joan, która była tego świadkiem. Rozmawiały o tym długo. Koleżanka próbowała przekonać Shanę, by poszła z tym na policję, ale dziewczyna już całkowicie straciła zaufanie do służb. Bała się, że nie uwierzą jej słowom, że wypomną jej, że już raz dostała mandat za to, że zmarnowała ich cenny czas. Dlatego tym razem pozostawiła rzeczy samym sobie i pozwoliła im się dziać. A rzeczy, na jej nieszczęście, przybrały najgorszy możliwy obrót. 25 sierpnia 2016 roku. Tego dnia Shana nie pojawiła się w pracy, a zaniepokojeni tym faktem współpracownicy zadzwonili najpierw do jej chłopaka, a potem na policję. Ashley natychmiast zadzwonił do swojego ojca Iana, by podjechał pod jej dom i sprawdził, co się dzieje. Już podjeżdżając pod posesję, mężczyzna wiedział, że stało się coś niedobrego. Dostrzegł dym wydobywający się z mieszkania, dlatego niewiele myśląc ruszył w kierunku drzwi. Chwycił za klamkę i zdał sobie sprawę, że nie są zamknięte na klucz. Wszedł i zaczął nawoływać Shanę, a gdy ta nie odpowiedziała, z impetem wszedł do jej sypialni. Dziewczyna leżała na łóżku, na brzuchu. Dookoła niej roztaczały się tumany dym. Ogniska ognia znajdowały się na łóżku i dywanie. Na podłodze leżały zapałki, a w okno i drzwi wetknięto kawałek tektury, by zablokować ich otwarcie. W tej samej chwili nadjechała policja. Wezwano karetkę, ale dla dziewczyny nie było już ratunku. Przybyli na miejsce ratownicy nie mieli wątpliwości, a sekcja potwierdziła później, że straciła życie od noża. Policjanci zaczęli oględziny od razu. Było jasne, że doszło do podpalenia, więc nie marnowali czasu na poszukiwanie przyczyn pożaru. Skupili się na ustaleniu, dlaczego czujnik, który bezsprzecznie był zamontowany w korytarzu, nie zareagował, gdy pierwsze kłęby dymu zaczęły wydobywać się z jej sypialni. I szybko znaleźli na to pytanie odpowiedź. Zaglądając pod łóżko 19-latki, dostrzegli fragmenty plastiku. Gdy zebrali je wszystkie w jednym miejscu, zdali sobie sprawę, że patrzą na roztrzaskany czujnik dymu. Sprawca musiał go zdemontować i zniszczyć, by uniknąć hałasu i niepotrzebnego zainteresowania ze strony sąsiadów, a tym samym kupić sobie czas i liczyć na to, że ogień strawi wszystkie dowody na jego winę. Na szczęście tak się nie stało. Policjanci dokładnie przeszukali resztę domu i natrafili na bardzo ważny ślad. Odcisk męskiego buta marki Lonsdale. Tymczasem detektywi przesłuchujący świadków zdążyli dowiedzieć się już, kogo powinni szukać. Niemal wszystkie osoby, z którymi przyszło im rozmawiać, zgodnie zeznały, że od przeszło 5 miesięcy Shana miała problem ze swoim byłym chłopakiem, który nie chciał przyjąć do wiadomości tego, że umawia się z kimś innym. Co ważne, do niedawna mężczyzna pracował jako monter czujników przeciwpożarowych, a Shana zgłaszała jego natrętne zachowanie policji. Ta ostatnia informacja musiała nieco detektywów zaskoczyć, bo natychmiast zaczęli przeglądać archiwum w poszukiwaniu odpowiednich raportów. Było ich 5. Pierwszy pochodził z lutego, a ostatni z lipca. Shana zgłosiła się więc po pomoc zaledwie na miesiąc przed swoją tragedią. Michael został aresztowany już kilka godzin później. Policja zatrzymała go w mieście Burgers Hill, w zakładzie mechanicznym Essie Tyres, gdzie pracował jako monter opon samochodowych i układów wydechowych. Od początku nie przyznawał się do winy. Twierdził, że bardzo kochał Shanę i nie miał powodów, by ją skrzywdzić. Przekonywał, że nigdy ze sobą nie zerwali. Przez cały czas umawiali się za plecami Ashleya, a Shana zgłaszała go na policję tylko dlatego, by to przed nim ukryć.
Powiedział, że ich ostatnia randka miała miejsce 23 sierpnia. Umówili się w hotelu w Hof. Dwa razy doszło między nimi do zbliżenia, a o 22:08, gdy już się rozeszli, Shana wysłała do niego SMS, że zawsze będzie go kochać. Od tamtej chwili już więcej jej nie widział. Hotelowy monitoring co prawda potwierdził obecność Shany i Michaela w hotelu, ale policjantom jakoś trudno było uwierzyć w ten sekretny związek. Bliscy Shany, jej siostra i chłopak przecież zgodnie twierdzili, że nie chciała się z nim więcej spotykać. Do hotelu 23 sierpnia poszła, ale tylko i wyłącznie po to, by jasno i wyraźnie dać mu do zrozumienia, że ich relacja jest definitywnie zakończona. Nie po to, by iść z nim do łóżka. Policjanci mieli twardy orzech do zgryzienia. W końcu, skoro relacja miała być tajemnicą, to stanowisko rodziny jest całkowicie zrozumiałe. Może kłamanie szło Shanie tak dobrze, że nikt niczego się nie domyślił. Odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie przyszła szybciej niż się spodziewali. Okazało się, że Shana, przynajmniej na tę ostatnią randkę w hotelu, nie przyszła dobrowolnie. Michael to na niej wymusił. Zagroził, że jeśli nie przyjdzie, upubliczni intymne wiadomości, jakie wysyłała mu w czasie, gdy zdradzała z nim Ashleya. W telefonie podejrzanego znaleziono bowiem świeże zrzuty ekranu zawierające kompromitujące SMS-y, a sam Michael w rozmowie z policjantami niechcący przyznał, że zapisał je na wypadek, gdyby dziewczyna nie pojawiła się w umówionym miejscu. Na niekorzyść jego wersji przemawiał też fakt, że w samochodzie dziewczyny policja znalazła nadajnik GPS, który wysyłał powiadomienie na telefon Michaela za każdym razem, gdy jej auto ruszało z miejsca. Zgłoszenia Shany były więc prawdziwe, a on istotnie za nią jeździł. Wiele wskazywało także na to, że Michael kłamał, mówiąc, że 25 sierpnia nie było go na miejscu tragedii. Dwóch świadków zeznało, że widziało go ubranego w odblaskową kurtkę i kask motocyklowy, niedaleko domu Shany o 7:30 i 7:32, a jego samochód, dokładnie w tym samym czasie, zarejestrowały przydomowe kamery na sąsiedniej ulicy, 50 metrów dalej. Kilka dni później natrafiono na nagranie z monitoringu, na którym mężczyzna o podobnej posturze co on, ubrany w odblaskową kurtkę, chwilę przed 9 rano w jednym z bankomatów w okolicy próbował wypłacić 250 funtów, korzystając z karty Shany. Na koncie było jednak tylko 60. Wypłacił więc wszystko, co było. W dwóch banknotach po 20 i dwóch po 10 funtów. Choć Michael zaprzeczył, że to był on, w jego samochodzie znaleziono dokładnie taką samą kwotę. W dokładnie takich samych banknotach. Jakby tego było mało, 5 dni po zdarzeniu w okolicy domu Shany i jej współlokatorek, policja przeszukując okoliczne krzaki, natrafiła na porzuconą parę męskich butów firmy Lonsdale. Tenisówki miały na sobie czerwone, rozmazane ślady, a podeszwa wyglądała dziwnie znajomo. Porównano ją ze śladami znalezionymi w domu, a gdy okazało się, że pasują idealnie, natychmiast wysłano je do badań. Odpowiedź przyszła szybko. DNA z butów pasowało do Shany i do Michaela. Mając już niemal 100% pewność, że mają w rękach winnego, detektywi zaczęli przyglądać się przeszłości mężczyzny nieco bliżej. A to, co odkryli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania i na długie lata okryło wstydem całą policję w Sussex. Bo Shana nie była pierwszą kobietą, którą nękał. Aż 12 młodych kobiet między 2013 a 2016 rokiem zgłosiło policji podobne zachowania z jego strony. Jedna utrzymywała, że mężczyzna nie daje jej spokoju od 10 lat. Wszystkie skarżyły się m.in. na to, że kręcił się pod ich domami. Zarzucał je niechcianymi wiadomościami tekstowymi i je śledził. Poza tym jedna z kobiet komunikowała zachowania kontrolujące w związku, a dwie następne, które spotkały go przypadkiem w barze,
narzekały na śledzenie i namawianie do zbliżeń za pieniądze. Nigdy nie podjęto wobec niego żadnych działań, bo albo nie było wystarczających dowodów, albo kobiety ostatecznie wycofywały skargi. Ale to nie było wszystko, bo Michael miał na swoim koncie także aresztowanie z czasów, gdy był drużynowym w lokalnym harcerstwie. W 2010 roku nagabywał jedną z dziewcząt, a gdy to wyszło na jaw, sprawę zgłoszono na policję. Ostatecznie nie stanął jednak przed sądem. Powiedziano mu, że jeśli opuści organizację, śledztwo przeciwko niemu nie zostanie wszczęte. Zastrzeżono jednak, że otworzą je na nowo natychmiast, gdy tylko dowiedzą się, że będzie próbował wrócić. Michael posłusznie odszedł, ale w 2015 roku zaaplikował ponownie. Ze względu na chwilową awarię systemu, nikt nie powiązał go z zarzutami sprzed lat, ponieważ jego nazwisko nie wyskoczyło w rekordach. Skonfrontowany z dowodami, w trakcie siódmego już przesłuchania, 2 września 2016 roku, Michael zmienił nieco opowiadaną przez siebie historię. Już nie zaprzeczał, że był w mieszkaniu Szany, ale wciąż uparcie obstawał przy tym, że jej nie skrzywdził. Nie uwierzycie mi, byłem rano u Szany. Przyszedłem pod jej dom 22 minuty po 8 rano, gdy jej współlokatorki wyszły już do pracy. Chciałem sprawdzić, dlaczego nie poszła do pracy. Wszedłem do środka przez frontowe drzwi, bo były otwarte. Drzwi do jej sypialni też były uchylone, mówił. Leżała na łóżku, w szlafroku. Przestraszyłem się. Spanikowałem i po 10 sekundach uciekłem. Bałem się, że będziecie mnie podejrzewać, dlatego nie zadzwoniłem po pomoc i nie powiadomiłem jej rodziców. Poszedłem do domu wziąć prysznic. Wyrzuciłem w krzaki buty, bo były zabrudzone. Wolałem udawać, że nic nie widziałem. To udawanie najwyraźniej całkiem nieźle mu szło, bo gdy policja dotarła do zapisu monitoringu z okolicznego sklepu McCall, zauważyła, że Michael odwiedził go o 8:56. Zaledwie kilka minut po tym, jak dokonał przerażającego odkrycia. Przyszedł sprawdzić swój los na loterię. Był spokojny. Zachowywał się całkowicie normalnie. Wcale nie wyglądał na spanikowanego. Potem, jak gdyby nigdy nic, przebrał się. Godzinę później poszedł kupić wodę do innego sklepu. Potem udał się do dentysty, a następnie do pracy. Zapytany o to, gdzie są ubrania, które miał na sobie tego ranka, a więc biały t-shirt i szare szorty widoczne na nagraniach z kamer sklepu nieopodal domu Szany, gdzie sprawdzał los, powiedział, że znajdują się przecież w jego domu i dziwi się, że policja nie potrafi ich znaleźć. Kiedy zapytano go dlaczego, więc zaledwie godzinę później całkowicie zmienił strój, co również nagrały kamery, tyle że z innego sklepu, nie odpowiedział nic. Odpowiedź na pytanie, dlaczego dzień przed tragedią kupił na stacji benzynę za około 6 funtów, również nie była satysfakcjonująca. Próba przekonania śledczych do tego, że chciał odebrać sobie życie z żalu po stracie dziadka lub, jak podają inne źródła, choroby kuzyna, spaliła na panewce. Detektywi nie dali się zwieść. Nie uwierzyli już w żadne jego słowo. Byli pewni, że znowu kłamie. Tymczasem pogrążona w żałobie rodzina Szany starała się zrozumieć, dlaczego właściwie do tego wszystkiego doszło. Szana przecież wielokrotnie prosiła o pomoc policję. Mówiła, że chłopak ją śledzi, że nie daje jej spokoju. Udzielając wywiadów mediom, z żalem zadawali pytanie o to, dlaczego policja zawiodła. Dlaczego pracownicy komisariatu nie sprawdzili przeszłości Michaela wcześniej? Dlaczego mimo tylu zgłoszeń wciąż traktowali ich córkę jak wariatkę, która coś sobie ubzdurała? Jak niedojrzałą dziewczynę, która ze złości na swojego chłopaka postanowiła fałszywie oczernić go na policji? Dlaczego mimo tylu dowodów, nagrania z rozmowy, włamania do mieszkania, wciąż traktowali jej oprawcę tak, jakby właściwie nie zrobił nic złego, za każdym razem puszczając go wolno? W sieci wrzało,
Oburzeni internauci na mediach społecznościowych i wszelakich forach w bardzo mocnych słowach opisywali to, co myślą o zachowaniu funkcjonariuszy. O tym, co sądzą o mandacie, którym ukarano Shanę. Pisali, że to właśnie przez takie traktowanie kobiety na całym świecie boją się zgłaszać niepokojące incydenty. Nie udają się na policję, bo obawiają się, że nikt im nie uwierzy. I najwyraźniej mają rację. Narrację natychmiast podchwyciły media. I to nie tylko te lokalne. Każdego dnia pojawiały się na ten temat nowe artykuły. Głos w sprawie zabrali także działacze na rzecz praw człowieka. W odpowiedzi na falę krytyki i być może z poczucia winy, bo przecież krytyka była słuszna, kilka dni po tragedii do domu Sharon i Richarda zapukał zastępca komendanta policji. Głównie po to, by osobiście złożyć rodzinie kondolencje, ale i przeprosić za to, że policja z Sussex nie pomogła ich córce. Na koniec dodał też, że funkcjonariusze, którzy przyjmowali zgłoszenia od Shany i nie zrobili nic, by otoczyć ją ochroną, wkrótce poniosą konsekwencje prawne, bo sprawę zgłosili już do niezależnego biura do spraw postępowania policji. Rodzicom Shany, jak nie trudno się domyślić, wcale to jednak nie wystarczyło. Owszem, docenili przeprosiny twarzą w twarz, bo przecież mogli to zrobić telefonicznie bądź listownie, ale nie potrafili wybaczyć. Przemawiała przez nich naturalna w tej sytuacji gorycz i żal. Byli wściekli i zawiedzeni faktem, że policjanci zamiast chronić, potraktowali ich córkę jak przestępcę. Nie przeprowadzili dokładnego dochodzenia, nie przesłuchali odpowiednio Michaela, a w konsekwencji nie zapobiegli tragedii, choć przecież z łatwością mogli to zrobić. Wprawdzie pochwalili zapowiedzi zmian, ale uznali, że mleko już się rozlało i powinni byli o tym pomyśleć już wcześniej. Michael stanął przed sądem w marcu 2017 roku. Obrona desperacko próbowała udowodnić, że Michael jest niewinny. Owszem, znalazł Shanę. Z powodu szoku nie zadzwonił pod numer alarmowy, ale nic jej nie zrobił. Słusznie obawiał się, że policja będzie go podejrzewała. Nie zadała sobie nawet trudu, by wziąć pod uwagę kogoś innego, skoro w jej przekonaniu od pierwszej chwili miała już winnego, mówił obrońca. Ale nie na wiele to się zdało. Po 2 godzinach obrad Michael został skazany na dożywocie z prawem do zwolnienia warunkowego po 25 latach. Słuchając wyroku nie wykazywał żadnych emocji. Nigdy nie przyznał się też do winy. Mimo surowego werdyktu, na sali rozpraw wciąż czuć było unoszące się w powietrzu rozgoryczenie, bo zdaniem rodziny nie wszyscy winni zostali odpowiednio ukarani. Wychowaliśmy córkę w szacunku do władzy i nauczyliśmy ją bezwzględnego przestrzegania prawa. Jesteśmy głęboko przekonani, że gdyby nasza córka została uważnie wysłuchana, zrozumiana i odpowiednio potraktowana, tej tragedii można było zapobiec, mówili. Z radosnej rodziny staliśmy się taką, która nigdy nie będzie w stanie pogodzić się z tym, co stało się naszej pięknej, bystrej i życzliwej córce. Z ust sędziego padły nie mniej gorzkie słowa. Prowadzący śledztwo najwyraźniej nie docenili tego, że młoda kobieta pozostająca w związku z mężczyzną może być jednocześnie bezbronna i narażona na poważną krzywdę. Policja pochopnie wyciągała wnioski, mówił. Zastępca komendanta głównego, podobnie jak wcześniej przed rodzicami Shany, na sali sądowej wyraził głęboką skruchę. Powiedział, że przyglądając się wszystkim okolicznościom bliżej, zgadza się z opinią, że nie zrobili wszystkiego, co powinni, ale zapewnia, że to się zmieni. Zgodnie z zaleceniami niezależnej komisji wdrażają już system nowych szkoleń dla pracowników, by takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Niestety zapewnienia okazały się mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Choć w 2019 roku policja z Sussex istotnie zniosła mandaty za marnowanie policyjnego czasu, w sytuacjach, gdy oskarżany i oskarżający są ze sobą w związku,
to poza tym niewiele się zmieniło. Raport Inspektoratu Policji Jej Królewskiej Mości oraz służb ratowniczych i przeciwpożarowych z tego samego roku wykazał, że wielu pracowników tamtejszej policji mimo szumnych deklaracji nie przeszło żadnych z zapowiadanych szkoleń. Mało tego, policjanci wciąż nie widzą różnicy pomiędzy sprzeczką kochanków a napastliwym zachowaniem. Wciąż traktują problem po macoszemu. Nie kierują ofiar do odpowiednich punktów wsparcia. Nie prześwietlają przeszłości podejrzanych i nie przeszukują ich domów. W hrabstwie Sussex, mimo chęci do zmian, tego typu przestępstwa wciąż są na poziomie wyższym niż średnia krajowa. A to nie świadczy o lokalnej policji dobrze. W 2019 roku trzech funkcjonariuszy prowadzących sprawę Szany zostało pociągniętych do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia. Jeden z nich, jeszcze przed wyrokiem, odszedł na emeryturę. Drugi, który bronił się, że postąpił tak, a nie inaczej, bo Szana 3 razy okłamała go, że nie jest w związku z Michaelem i nie zauważył, by była w niebezpieczeństwie, dobrowolnie zrezygnował ze służby. Trzeci został poddany postępowaniu wewnętrznemu. 6 kolejnych osób powiązanych ze sprawą wysłano na dodatkowe szkolenia. Dziękuję za wysłuchanie tych przejmujących historii. Dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. A przede wszystkim dziękuję moim wspaniałym patronom. Przypominam, że dołączając do moich patronów, możesz słuchać podcastów przedpremierowo i bez reklam. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.